Siema, siema, z tej strony Kaz, witam was bardzo serdecznie. Razem ze mną dzisiaj ponownie Kolex. Siemano. Do celu mamy niecałe 5 km. Przy okazji Kolex widzę, że wziął sprzęt do ciężkich operacji. Karakare. Która przydatna jest bardzo. I bardzo opłacalna w zakupie. Ja natomiast postanowiłem wybrać jeden z dwóch nowych pojazdów, które pojawiły się w tym tygodniu, a więc Run Czeburek, czyli właściwie to Łada. No i co, no, samochód jak samochód, cóż więcej mogę o nim powiedzieć, nie urywa tyłka, więc jest w zasadzie autem do wyglądania, ale nie dzisiaj o samochodach, o ich wyglądach, czy jakichkolwiek recenzjach i opiniach, a właśnie o misji porządkowej od Martina Madradzo. Tym razem udajemy się na lotnisko, tak więc tutaj może być dosyć szerokie pole do akcji, więc Karakara jak najbardziej może się przydać. Więc zobaczymy, co na nas będzie czekać w miejscu. No ale też, żeby was nie zanudzać, standardowo widzimy, słyszymy się już na miejscu. Także pyk! Okej, dojeżdżamy do lotniska. Widzę, że ponownie mamy do wyboru, czy chcemy zrobić totalny rozgardiasz, czy jednak chcemy to zrobić po cichu. I jak zakładam... Wow! Ale gleba. I jak zakładam... Jednak nie, bo myślałem, że ponownie, tak jak w przypadku Meriwether, będą zamknięte bramy, a jednak są otwarte. Dobra, widzę, że też mamy tam zniszczyć samolot. Więc w razie czego otrzymy Karakarę w pogotowiu. A ja spróbuję już się gdzieś tam podkraść. Okej, tutaj widzę dwóch stróżów. Przynajmniej na mapie. Na mapie właśnie. A, oni są w samochodzie. Jadą! Spokojnie. Na spokojnie. Prawdopodobnie będą jechać do mnie, właśnie jadą do mnie. Jest jeden typ i... po nim. Okej, to gdzie był ten drugi? Okej, jeden jest przy lub w samolocie. Okej, mam kolejnego. Właśnie go zabiłeś. Także cieszę się, że się dogadujemy. Kurczę, ja mogę zdjąć pilota. Bo siedzi sam, a przynajmniej tak wygląda, jakby siedział sam. Dobra, ryzyk fizyk. Okej, zdjęty. Dobra, tam widzę, jest dwóch agentów przy wozie. Trzech agentów, to może ich nie ruszamy na razie. Tam jest dużo ich. Chyba nie zbyt dużo. Jeden jest na górze. Najmniej jeden. A zobacz, tak. Tutaj przy wozie jest dwóch tylko. Czekaj. Mam nadzieję, że dwóch. Chociaż auto jest odpalone, więc może też jest kierowca. Wiesz co, może tak. Tu widzę, ok, tu jest dwóch, tam jest jeden, na górze też jest jeden. Ej, koleś. Ja bym tego na górze zabił. Bo zobacz, cel jest oznaczony jako w samolocie. Więc może po prostu zlikwidujmy samolot. Załatw transport, będziemy uciekać. Wytrzymały. Co? Zabij cel. Okej, dobra. Po robocie. Do tego dam radę wsiąść? Zaraz zobaczymy. Powinieneś móc. Tak, działa. Ja wolę swój najbardziej opłacalny wóz. Czekaj, wsiądę na pakę. Tak na wszelki, aczkolwiek podejrzewam, że znowu tylko ucieczka z lotniska. No już policja po nas jedzie, więc... Wow! Idealnie wymierzył! Czy ciebie też nie goni policja? W sensie nie zauważyliście? Nie goni. Dobra, to może na park... Albo dobra, ten myślisz? Zaraz naprzeciwko będą jechać, aczkolwiek nie wiedzieli, w jakim jesteśmy wozie, więc... Dobra, jednak już wiedzą. Zresztą no Karakara wzbudza podejrzenia zdecydowanie. Nie, myślę, wiesz co, że jest w ogóle niezauważalna. O, było blisko. Ty mnie tak nie szalej.
Kuń, będziesz płacił za naprawę. Jest zabawka, to się bawię. Nie, ci się da, ewidentnie. A schowajmy się może gdzieś? Mi szybciej. O, idealnie. O, może tutaj na ten, na wyspisko? Znaczy na... Może jak to się nazywa? Złomowisko? Złomowisko, o. Właśnie. Tak, przed nami. Jeszcze helka jest, przed nami też. Dostałem 110% mięsa, Clucking Bell. Tak, helka. Dobra, koniec wyścigu. Ale czy to wszystko? To wszystko. To wszystko. Strasznie krótkie. Jakie pieniądze? 45 koła, ładnie. Idziemy coraz wyżej. Coraz wyżej, tak. Pierwsza misja była za 25. Ta z Meriwethera za 40. Ta. No dobra, no to lecimy z kolejną misją. No i okej, mamy czwartą odsłonę. Kurczę, nie mogę zapytać, jak się nazywają te misje. Misja porządkowa. Okej, tamta była strasznie krótka, więc ponownie myślę, że na spokojnie zmieścimy drugą misję na jednym odcinku. No i cóż, zmierzamy do naszych wozów i udajemy się do sortowni odpadów. Wedle opisu mamy, że tak powiem, upozorować atak innego gangu, a następnie standardowo zniknąć. Także za chwilę postaram się wykonać te zlecenia. No i zobaczymy, na czym będzie miało polegać to, że mamy upozorować atak innego gangu. Wszystko się za chwilę okaże. Nie ma co gdybać na razie. I tak za 3,5 km będziemy na miejscu. I wiecie co teraz będzie? Tak, będzie skip. Dobra, ja dojeżdżam na miejsce. Koleks już jest w sortowni odpadów. Troszkę wyprzedził bieg wydarzeń, ale za chwilę mam nadzieję, to się wyrówna. Czy to jest to miejsce, co ja myślę, że to jest to miejsce? Zaraz zobaczę. To się mam na myśli, czy będziemy tam wbijać do środka, czy nie. I widzę, że znowu możemy na cicho zrobić. Jakimś cudem mnie nie zauważyli, więc spróbujmy na cicho ponownie. Czy mam coś z tłumikiem? Może SMG jakieś? Tłumik... Dobra, jest. Dobra, biorę tego gościa, co stoi przodem. Przodem. Ten w takiej beżowej koszuli jakby. Łysy, no. Łysy, ta. To ja biorę raz, łysego. Dwa, trzy. Cyk. Dobra, ja biorę tego po prawej. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dobra, elegancko. Jeden przy wejściu stróżuje. A ja wejdę tamtędy, zobaczę co tam się dzieje. Dobra, dobra. Dobra, to ja czekam przy wejściu. Aha, tu jest tak obejście. Dobra, to idę do ciebie jednak. Okej. Okay. No idź. Okej, tam będzie dwóch. Na korytarzu. O! Wow, ktoś... Co się stało? Okej, już o nas wiedzą. Możemy przestać się bawić. Okej, czyli ponownie jest to powielenie misji, która była na singlu, z tego co się orientuję. O ile dobrze pamiętam. Czy Ulamara? Ulamara! To było, na multi. W singlu być może też, ale z tego co ja kojarzę, to na bank było Ulamara misja. No, czyli nam w zasadzie nie wykorzystują nic nowego. Poza tym, że jakby pod nowym pretekstem, że tym razem kto inny zleca. No i w połowie w sumie już lokacji mamy cel spełniony. Myślałem, że trochę dłużej to potrwa, szczerze ci powiem. Tak samo. Myślałem przede wszystkim, że będzie ciekawsze.
Okej, okay, winda się tylko otwiera i zamyka, nie można nią jechać. Czyli no co, no zestaw krótkich, szybkich misji, tak na dobrą sprawę. Oj, się przewróciłem. No ale słuchaj, jako źródło zarobku 45 koła w zasadzie za, nie wiem, 5-7 minut roboty? No to jest dobrze. Wiesz, to teraz jest i tak jest... Dobra. No, na razie i tak jest bonus. Więc warto zdecydowanie korzystać z tego bonusu, który nam nadano. Nawet jeżeli ten bonus zostanie ściągnięty, to i tak... Stary, 20 tysięcy za 7 minut roboty, to nie jest tak źle znowu. I uwaga, właśnie poprzez to, że tutaj no 40 koła, może dla nas, jako dla graczy, którzy już mają wszystko praktycznie w grze, to nie są duże pieniądze, tak dla nowych, myślę, że tutaj opcja jak najlepiej.